Witam Was wszystkich ponownie na moim kanale, witam moich subskrybentów, witam osoby nowe, które tutaj zawitały, witam także hejterów. Moja prześliczna żonka zrobiła mi przepyszną kawusię, która tak fajnie, przyjemnie przechodzi przez moje gardełko i motywuje mnie do odpowiedzenia na Wasze liczne pytania, które zadajecie mi na Facebooku, też na Snapchacie, odnośnie filmu The Game Changers, a więc filmu, który pojawił się na Netflixie, w którym biorą udział tutaj takie sławy jak Arnold Schwarzenegger i wielu, wielu innych znanych sportowców. I zadajecie mi pytanie, Patryk, czy ten materiał jest propagandą? A więc czy materiał The Game Changers jest propagandą, tak jak mówią polscy youtuberzy, bo niektórzy już polscy youtuberzy wypowiedzieli się na temat tego materiału filmowego i powiedzieli, że to jest propaganda. I mówią do mnie, moi widzowie mówią do mnie, Patryk, czy piszą do mnie, Patryk, czy ty jako mięsożerca, człowiek, który na redukcji, bo tutaj nie ma co ukrywać, że na redukcji potrafię zjeść pół kilo mięsa wołowego dziennie, czy ja jako taki mięsożerca potwierdzam, że ten materiał jest propagandą. Uważam, że bym był niesamowicie dużym ignorantem, gdybym powiedział, że ten materiał jest propagandą. Po obejrzeniu całości materiału, po zapoznaniu się z badaniami, po zapoznaniu się z wywiadami przeprowadzonych, które były przeprowadzone przez lekarzy, to bym był bardzo dużym, chyba największym ignorantem, gdybym powiedział, że ten materiał jest propagandą. Ten materiał jest prawdziwy, badania są prawdziwe. Może jedno badanie nie do końca zostało przeprowadzone w sposób, można powiedzieć, taki uczciwy, jeżeli tak to można nazwać, ale zaraz też się do tego odniosę, A chciałbym się tutaj troszeczkę odnieść do Mariusza Czerniewicza i powiedzieć, że jeżeli chodzi o oskarżanie Arnolda o jakieś tam techniki, ukryte techniki propagandy i rozrysowywanie przy tym na kartce Titanica i Góry Lodowej, cytowanie wersetu z Pisma Świętego, którego nie do końca zna się znaczenie, jest daleko idącym nadużyciem. I Arnold Schwarzenegger już dawno, dawno temu, jeżeli nie zamykasz się na tylko i wyłącznie na polski YouTube, to wiesz, że Arnold Schwarzenegger już dawno, dawno temu mówił, że przechodzi na dietę, w której ogranicza ilość mięsa, ponieważ po konsultacji z lekarzem i już po, można powiedzieć, po wprowadzeniu tej diety czuje się dużo, dużo lepiej, ma dużo lepsze wyniki. No, taka jest rzeczywistość i oskarżanie Arnolda, takiej postaci, jaką jest Arnold Schwarzenegger, przy okazji tego filmu Game Changers i mówienie, że on po prostu uczestniczy w propagandzie, no jest po prostu nie w porządku i jest to pomawianie tego człowieka i daleko idące nadużycie. Ale tutaj cenię Mariusza Czerniewicza za to, że, jak już wcześniej powiedziałem, za to, że pokazał tą patologię, jeżeli chodzi o polskie firmy suplementacyjne i jeżeli chodzi o nadużycie, jeżeli chodzi o białka, o produkcję białka w proszku, jeżeli chodzi o polskie firmy suplementacyjne, jeżeli chodzi o tak ostrze, jeżeli chodzi o patologię, no i oszukiwanie konsumentów, jeżeli chodzi o polskie firmy suplementacyjne, narażając się tym nawet na pozwy sądowe, więc tutaj cenię bardzo mocno Mariusza Czerniewicza i nie można mu tego odebrać, że fajnie tam ten materiał zrobił. Ale jeżeli chodzi o materiał The Game Changers, który ma tam u siebie na kanale Mariusz Czerniewicz, to jest materiał słaby moim zdaniem. Ale dobrze, nie będę się odnosił tutaj za dużo do Mariusza, tylko powiem, tylko odniosę się do tego materiału. Jeżeli chodzi o badania, które zostały przedstawione w tym materiale filmowym, do których tak mocno czepiają się polscy youtuberzy i mówią, że wybrana grupa ludzi, chodzi tutaj o badanie, w którym wybrana grupa ludzi, która jadła, która spożywała mięso, przechodzi na dietę wegańską i no i ma lepsze wyniki. No, ta grupa, wybrana grupa ludzi ma lepsze wyniki. Polscy youtuberzy zarzucają tutaj, że te badanie nie do końca jest uczciwe, ponieważ w tej diecie wegańskiej jest dużo, dużo mniej kalorii, a więc samo spożycie mniejszej ilości kalorii powoduje lepsze samopoczucie i lepsze wyniki. Co jest moim zdaniem tutaj nie do końca prawdą, to co mówią polscy youtuberzy. Powiem Wam dlaczego. Ja jakiś czas temu robiłem badania
na diecie, w której, tak jak już Wam mówiłem, w czasie przygotowań do zawodów, kiedy jem nawet i może ponad pół kilo mięsa wołowego dziennie, robiłem sobie badania i bardzo mocno miałem wywalony cholesterol. Tak, bardzo, bardzo znacznie. Kiedy udałem się do lekarza, lekarz, bardzo doświadczony lekarz, starszy lekarz, a więc widać, że doświadczenie było, rozmawiał ze mną i mówił do mnie, to się bierze z powodu diety, a więc twoja dieta jest bogata, jeżeli chodzi o bogata w mięsa, więc no jest za dużo mięsa wołowego. No. Ja mówię, że tak, że potrafię zjeść około pół kilo, ponad pół kilo mięsa wołowego w czasie przygotowań do zawodów. No i z tego powodu cholesterol był wywalony bardzo, bardzo mocno. Lekarz mówił, że w moim wieku nie jest to aż takie duże zmartwienie, ale w czasie, kiedy będę miał 40 lat i więcej, no, powinienem się zastanowić nad tym, nad zmianą diety. I powiem Wam szczerze, że zawsze, kiedy jestem poza sezonem, uwaga, zawsze, kiedy jestem poza sezonem, a więc nie przygotowuję się do zawodów, spożywam tego mięsa wołowego dużo, dużo mniej. A więc tu z tego mięsa wołowego spożywam dużo, dużo mniej, ale kalorii spożywam więcej. I wiecie co? I badania mam idealne. I nie mam wywalonego cholesterolu. I powiedzcie mi teraz, jak to się dzieje? No, że jem dużo więcej kalorii na diecie, w której ograniczam spożycie mięsa i mam lepsze wyniki. A więc jem dużo więcej kalorii poza sezonem, gdzie teraz widać już aktualnie ważę 91 kg w diecie w czasie, kiedy mam przygotowanie. No w tej chwili potrafię zjeść ponad 3,5 tysiąca kalorii, a na diecie redukcyjnej mam 2000 kalorii, tylko że mam dużo, dużo więcej mięsa z tego powodu, żeby nabić sobie białko. Tylko to jest ten powód, nie ma żadnego innego powodu. No i widzicie, że na diecie, w której ograniczam mięso i mam dużo więcej kalorii, mam lepsze wyniki, co mogę bardzo szybko, sprawnie udowodnić. A więc to, co mówią polscy youtuberzy, że jeżeli jadłbyś tyle samo kalorii i dieta zawierałaby duże ilości mięsa, a miałbyś tutaj z drugiej strony dietę wegańską, to i miałbyś takie same kalorie, to wyniki badań byłyby podobne, co jest nieprawdą. No zawsze dieta wegańska będzie zdrowsza. No tutaj trzeba powiedzieć sobie to jasno. I te wyniki, których tak się czepiają, te wyniki tych badań, których tak się czepiają polscy youtuberzy, no tutaj moim zdaniem nie ma czego się czepiać, ponieważ w tym filmie jest powiedziana prawda, którą ja nawet sprawdziłem na sobie i każdy z nas może to sprawdzić na sobie, że na diecie wegańskiej będzie czuł się dużo, dużo lepiej. A więc tu nie ma żadnej nieprawdy. Mamy jeszcze jedno badanie, gdzie jest trzech sportowców, dwóch sportowców je mięso, a więc jest na diecie, w której występuje mięso, jeden sportowiec nie je mięsa i później jest badanie krwi, pokazana krew w fiolkach i pokazana jest dokładnie no, dowód naoczny, że krew sportowca, który nie je, nie spożywa mięsa, wygląda dużo, dużo lepiej, a krew sportowców, którzy spożywali mięso, wygląda dużo, dużo gorzej. No i jak temu badaniu można zaprzeczyć? No nie można temu zaprzeczyć. Trzeba być ogromnym ignorantem, żeby powiedzieć, że tak nie jest. Następna sprawa, że tutaj w tym materiale filmowym jest powiedziane, co jest moim zdaniem najważniejsze, bo zdrowie jest najważniejsze i w tym badaniu jest powiedziane, że w tym materiale filmowym jest badanie, w którym jest przedstawione, że jedzenie czerwonego mięsa zwiększa ryzyko raka, zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Co jest oczywiście prawdą, co jest prawdą i nawet jeżeli wejdziecie na stronę NHS, a więc to jest jak u nas Narodowy Fundusz Zdrowia, spójrzcie, tak, czerwone mięso zwiększa ryzyko zachorowań na raka i tutaj ludzie, którzy jedli ponad 90, więcej niż 90 gramów mięsa, czerwonego mięsa, powinni ograniczyć, pisze, że do 70 gram, ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Polscy youtuberzy, którzy odnosili się do tego materiału filmowego, do tego, mówili, że to jest tylko 5%, a więc 5% ryzyko zachorowania na raka się zwiększa, jeżeli spożywasz czerwone mięso. Ale tutaj było badane 90 gram.
90 gramów. A ja, jak już Wam wcześniej powiedziałem, w czasie przygotowań do zawodów potrafię spożywać 500, a więc pół kilo, 500 gramów, pół kilo mięsa wołowego, nawet niekiedy więcej. A więc no, dobrze wiemy, że my nie spożywamy 90 gramów, tylko spożywamy dużo, dużo więcej tego mięsa wołowego. A więc czy to jest prawdą, że czerwone mięso zwiększa ryzyko zachorowania na raka? Jest to prawdą, nie jest to propagandą, nawet jest to na stronie głównej tutaj NHS, a więc tak jak u nas Narodowy Fundusz Zdrowia. Można sobie o tym poczytać, można sobie tutaj zobaczyć odnośniki do badań, wszystko, wszystko, wszystko. Także no, no zgadzam się z tym w pełni, co jest tutaj w tym materiale powiedziane. Następne badanie sportowców. No, sportowców. Czy sportowiec może być tak samo dobry na diecie wegańskiej, jak sportowiec, który spożywa mięso? Oczywiście, że może być tak samo dobry, ale jest tutaj jedno, tylko moim zdaniem jest tutaj jedna rzecz, która nie została do końca dopowiedziana w tym materiale filmowym. Zaraz łyknę sobie kawusie. Jedna rzecz, która nie została tutaj do końca dopowiedziana, jest tutaj, odnosi się to do kulturystów i zaraz opowiem tutaj o kulturystach, aczkolwiek nie wiem, czy kulturystów można nazywać sportowcami. Może będzie to delikatne nadużycie. Może kulturyści to są po prostu hodowcy mięśni, a więc hodowanie mięśnia. Nie wiem, czy to można nazwać sportem. Jeżeli można to nazwać sportem, to nie wiem, czy wszyscy się z tym zgodzą. Ale dobrze, nazywajmy to w tym materiale sportem. No tak, tak pół na pół, no jak ja to mówię. A więc jeżeli chodzi o sporty wytrzymałościowe, jeżeli chodzi o sporty siłowe, to oczywiście człowiek, który nie je mięsa, może być tak samo wytrzymały i tak samo silny, jak człowiek, który je mięso. Ale trzeba tutaj zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz, że w diecie, w której spożywasz mięso, masz kreatynę, a więc najmocniejszy dostępny suplement. I jeżeli tylko człowiek, który jest na diecie wegańskiej, spożywałby suplement, który nazywamy kreatyna, to moim zdaniem najmocniejszy suplement, który nosi nazwę kreatyna, to moim zdaniem ten człowiek ma szansę w pełni, bez żadnych problemów, konkurować z człowiekiem, który spożywa mięsa, więc człowiek, który nie spożywa mięsa, tylko jeżeli suplementuje ten suplement, no to ma szansę konkurować. I jeżeli chodzi nawet o sporty wytrzymałościowe, to tak naprawdę kreatyna nie jest tutaj potrzebna, bo jeżeli ktoś bierze udział w maratonach, to przecież wiadomo, że głównym tutaj paliwem są węglowodany, a nie białko. A więc moim zdaniem, i tutaj też to zostało udowodnione w tym materiale filmowym, że ludzie, którzy nie jedzą mięsa, są w stanie w pełni konkurować na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o sporty ekstremalne, a więc na sporty na najwyższym poziomie, to są w stanie konkurować z ludźmi, którzy spożywają mięso. I to nie jest żadną tajemnicą. Jest tutaj to pokazane bardzo fajnie w tym materiale, o czym ja wiedziałem już dużo, dużo wcześniej. Jedynie do czego mógłbym się tutaj przyczepić, to dieta wegańska w kulturystyce. Teraz tak, zadam Wam takie pytanie i sam sobie na nie odpowiem. O, to będzie najlepsze. Czy w czasie, kiedy ja się przygotowuję do zawodów i można powiedzieć, że łamię tą barierę 8% tkanki tłuszczowej, czy jakbym przeszedł na dietę wegańską, czy dalej bym redukował w ten sam sposób i czy nie sprawiłoby mi to żadnych problemów? Tutaj muszę powiedzieć jedną rzecz i jest to prawdziwe, co teraz powiem, że schodzenie, po pierwsze, schodzenie z tkanką tłuszczową bardzo nisko przez zawodników kulturystyki nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. To trzeba sobie powiedzieć i odpowiedzieć tutaj jasno, że nie można mówić tutaj o zdrowiu, jeżeli mówimy o schodzeniu tak nisko z tkanką tłuszczową w czasie przygotowań do zawodów. Jest to po prostu wyniszczanie organizmu na ostatnim etapie przygotowań, po odwodnieniu, kiedy masz tej tkanki tłuszczowej 4%, 5%, może i nawet mniej, można powiedzieć, że jest to walka o życie. Ale nie ma to nic wspólnego ze zdrowiem. Także tutaj, jeżeli to mógłbym zarzucić, nie zostało powiedziane w tym materiale filmowym. I jeżeli ja bym przeszedł na dietę wegańską, dietę bez mięsa,
w czasie, kiedy walczek, w czasie, kiedy przełamuje tą barierę 8% tkanki tłuszczowej i przygotowuje się do zawodów, to pogorszyłoby mi to. Może można powiedzieć, że moja sytuacja pogorszyłaby się z 50%, może i nawet więcej. A więc dieta wegańska no, zepsułaby mi te całe przygotowania i uważam, że bardzo ciężko by było, nie wiem, czy w ogóle byłoby to możliwe, przygotowanie tak dobrej formy na diecie wegańskiej, na diecie, w której nie byłoby mięsa. Więc uważam, że byłoby bardzo, bardzo ciężko, aczkolwiek nie mówię, że nie ma takich ludzi, którzy by tego nie zrobili, ale znamy przypadki ludzi, którzy są weganami i na przykład brali udział w zawodach takich jak Mister Olympia bodajże, to oni nie mieli tam żadnych szans. Po prostu ta sylwetka nie była docięta tak jak u ludzi, którzy jedli mięso. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że jedząc mięso, każdy z nas to wie, możesz bardzo fajnie ograniczyć ilość węglowodanów, gdzie ja w przygotowaniach do zawodów spożywam około 100 gram węgli i bardzo fajnie na diecie, w której jesz mięso, można te węglowodany ograniczyć, prawda? A białko podbić bardzo wysoko do góry, co jest bardzo ciężkie do zrobienia na diecie wegańskiej. Tak już wcześniej powiedziałem, w mięsie występuje kreatyna. Bardzo ciężko by było to zrobić na diecie wegańskiej, chyba że włączyłbyś suplementację. No, takiego suplementu, który nosi nazwę kreatyna. Jest to niewątpliwie najmocniejszy dostępny suplement na rynku. A więc jeżeli tak miałbym podsumować ten swój materiał w tym momencie, to podsumuję jeszcze raz. Nazywanie Arnolda uczestnikiem jakiejś tam ukrytej propagandy, rozrysowywanie na karty Titanika Góry Lodowej i cytowanie nieznanych do końca wersetów, których nie do końca zna się znaczenie, no, jest daleko idącym nadużyciem i nie powinno mieć to miejsca. No, jest to po prostu pomawianie, obrażanie człowieka, który jakby nie było dosyć dużo zrobił dla kulturystyki, chyba najwięcej zrobił dla kulturystyki. I jeżeli chodzi o ten materiał, to ten materiał jest prawdziwy. Muszę się z nim zgodzić, mimo tego, że sam spożywam duże ilości mięsa. Ale na końcu zakończę słowami, które już wcześniej powiedziałem, że przygotowanie do zawodów na najwyższym poziomie i schodzenie z tkanką tłuszczową do poziomu 5-4%, a nawet może i niżej, odwodnienie organizmu jeszcze na tym, a więc na takiej niskiej tkance tłuszczowej, odwodnienie organizmu, wyczerpanie organizmu, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Jest to wyniszczanie organizmu, po którym później, po tym etapie, można powiedzieć, przygotowań do zawodów i zakończenia zawodów, trzeba kilka miesięcy dochodzić do siebie. I taka jest prawda. Więc ten film, moim zdaniem, jest prawdziwy. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Na razie, cześć, pozdrawiam. Jak zwykle to robię. Bum, przypineczka. Łapa siedzi. Już waży 91 kg. Bardzo szybko, bardzo szybko. Na razie, cześć, pozdrawiam.